François Wiet, francuski matematyk i astronom, sformułował wzory algebraiczne pozwalające rozwiązywać równania kwadratowe, zwane dziś wzorami Wieta. Dzięki nim, na podstawie współczynników równania kwadratowego, zapisanego w postaci ogólnej, da się bez wyliczania miejsc zerowych obliczyć ich sumę oraz iloczyn. W tej lekcji rozwiążemy wszystkie typy równań kwadratowych, które poznaliśmy do tej pory. Oto pierwszy przykład. x kwadrat odjąć 5x dodać 4 równa się 0. Rozwiąż to równanie samodzielnie, a potem puśćcie dalszą część filmu i sprawdź wynik. To jest postać ogólna równania kwadratowego. A równa się 1, b równa się minus 5, a c to 4. Wszystkie współczynniki są niezerowe, więc najpierw sprawdzimy liczbę rozwiązań tego równania korzystające z delty. Delta równa się b kwadrat odjąć 4 razy a razy c, czyli minus 5 do kwadratu odjąć 4 razy 1 razy 4, co daje 9. Delta jest dodatnia, więc to równanie ma dwa rozwiązania. Teraz je obliczymy. Najpierw wyznaczamy pierwiastek z delty. Pierwiastek z 9 to 3. x1, czyli pierwsze miejsce zerowe, liczymy ze wzoru. Minus b, odjąć pierwiastek z delty, podzielić przez 2a. Podstawiając odpowiednie wartości, mamy w liczniku. 5 odjąć 3, a w mianowniku 2, co po obliczeniu daje 1. x2, czyli drugie miejsce zerowe, liczymy ze wzoru. Minus b, dodać pierwiastek z delty, podzielić przez 2a. Podstawiając odpowiednie wartości mamy w liczniku 5 dodać 3, a w mianowniku 2, co po obliczeniu daje 4. Zapiszmy odpowiedź. Rozwiązaniami równania x kwadrat odjąć 5x dodać 4 równa się 0 są liczby 1 i 4. Przejdźmy do drugiego wyzwania. Spróbuj samodzielnie rozwiązać równanie. 3x kwadrat odjąć 10 równa się 0. Tu współczynnik B jest zerem. Możemy oczywiście skorzystać z delty jak w każdej postaci ogólnej równania kwadratowego ale rozwiązanie da się znaleźć też szybciej. Przerzućmy minus 10 na prawą stronę równania ze zmienionym znakiem. Mamy 3x kwadrat równa się 10. Teraz obie strony równania dzielimy przez 3. Otrzymujemy x kwadrat równa się 10 trzecich. Skoro x kwadrat równa się jakiejś liczbie dodatniej, to istnieją dwa rozwiązania. Pierwsze, czyli x1 to pierwiastek z 10 trzecich, a drugie, czyli x2 to minus pierwiastek z 10 trzecich. Gotowe! Idźmy do kolejnego równania. Minus 2 razy. W nawiasie. x dodać 2, zamykamy nawias, do kwadratu dodać 1 równa się 0. Po lewej stronie mamy postać kanoniczną funkcji kwadratowej. Możemy najpierw przekształcić tę postać do ogólnej i sprawdzić za pomocą delty, czy to równanie ma rozwiązanie. Bardziej opłaca się jednak sprawdzić liczbę rozwiązań, rysując wykres pomocniczy. Jeśli się okaże, że nie ma miejsc zerowych, to nie będziemy tracić czasu na zmianę równania na postać ogólną. Samodzielnie wykonaj wykres pomocniczy, korzystając ze współrzędnych wierzchołka i wartości współczynnika a. Wierzchołek paraboli opisanej tym wzorem jest w punkcie -2 i 1, czyli tutaj. Skoro druga współrzędna jest dodatnia, to wierzchołek znajduje się nad osią x. Współczynnik A jest ujemny, więc ramiona paraboli są skierowane w dół, co oznacza, że wykres funkcji opisanej tym wzorem przecina oś X w dwóch miejscach. Nasze równanie ma więc dwa rozwiązania. Aby je wyznaczyć, zamieniamy tę postać na postać ogólną. Zrób to samodzielnie. Po przekształceniu lewej strony równania otrzymujemy. Minus 2x kwadrat odjąć 8x odjąć 7 równa się 0. Teraz spróbuj samodzielnie rozwiązać to równanie korzystające z delty. A to minus 2, b to minus 8, a c to minus 7. Delta równa się minus 8 do kwadratu odjąć 4 razy minus 2 razy minus 7, czyli 8. Pierwiastek z delty to pierwiastek z 8, czyli 2 pierwiastki z 2. Pierwsze miejsce zerowe to minus b, odjąć pierwiastek z delty podzielić przez 2a, czyli 8, odjąć 2 pierwiastki z 2, podzielić przez minus 4. Drugie miejsce zerowe to 8, dodać 2 pierwiastki z 2, podzielić przez minus 4. Możemy jeszcze uprościć oba wyniki, otrzymując minus 2 dodać 1, 2 razy pierwiastek z 2, oraz minus 2 odjąć 1 druga razy pierwiastek z dwóch. Gotowe. Możemy ten przykład rozwiązać także bez sprowadzania go do postaci ogólnej, analogicznie jak przy rozwiązywaniu poprzedniego. W tym celu przekształcamy równanie tak, aby po jednej stronie otrzymać x dodać 2 do kwadratu. W tym celu przenosimy 1 na drugą stronę, a następnie dzielimy obie strony równania przez minus 2. Otrzymujemy, że x dodać 2 do kwadratu równa się 1 drugiej. Teraz wystarczy zauważyć, że w takim razie x dodać 2 to pierwiastek z 1 drugiej lub minus pierwiastek z 1 drugiej. Po usunięciu niewymierności zmianownika otrzymujemy, że to to samo, co minus 2 odjąć pierwiastek z 2 przez 2. Analogicznie, x2 to minus 2 dodać pierwiastek z 2 przez 2 Czyli minus 2 dodać 1, druga razy pierwiastek z 2. Przejdźmy do kolejnego równania. Minus 2x dodać 13x równa się 0. Rozwiąż samodzielnie to równanie. To równanie w postaci ogólnej, gdzie współczynnik c jest równy 0. W takiej sytuacji wiemy na pewno, że równanie ma dwa rozwiązania. Aby je obliczyć, należy wyłączyć po lewej stronie wspólny czynnik przednawias. Otrzymujemy x razy, otwieramy nawias minus 2x dodać 13. Zamykamy nawias równa się 0. Pierwszym rozwiązaniem jest x równy 0. Drugie rozwiązanie otrzymamy rozwiązując równanie minus 2x dodać 13 równa się 0. Przerzucamy 13 na drugą stronę ze zmienionym znakiem. Otrzymując minus 2x równa się minus 13. Dzielimy obie strony równania przez minus 2 i mamy x równa się 13 drugich. To jest drugie rozwiązanie naszego równania kwadratowego. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Samodzielnie rozwiąż równanie. x kwadrat dodać 2x dodać 7 równa się 0. Mamy tutaj postać ogólną równania kwadratowego. A to 1, b to 2, a c to 7. Liczymy deltę. 2 kwadrat odjąć 4 razy 1 razy 7 to minus 24. Skoro delta jest ujemna, to równanie nie ma rozwiązań i to jest nasza odpowiedź. Kolejny przykład dla Ciebie. Rozwiąż równanie 3 razy w nawiasie x dodać 4 zamykamy nawias do kwadratu dodać 3 równa się 0. Po lewej stronie mamy postać kanoniczną funkcji kwadratowej. Jej wierzchołek jest w punkcie minus 4 i 3. Druga współrzędna jest dodatnia, więc wierzchołek znajduje się nad osią x. Współczynnik A jest dodatni, więc ramiona są skierowane w górę. Oznacza to że ramiona nie przecinają osi x, więc to równanie nie ma rozwiązań. Do takich samych wniosków doszlibyśmy, przekształcając lewą stronę do postaci ogólnej i licząc deltę. Możesz to zrobić. Zapewniam, że delta wyjdzie ujemna. Przejdźmy do ostatniego równania. 6x2 dodać 36 równa się 0. Rozwiąż to równanie samodzielnie. Po lewej stronie dostrzegamy postać ogólną równania kwadratowego, którego współczynnik b to 0. Przerzucamy zatem 36 na prawą stronę ze zmienionym znakiem. Otrzymujemy 6x kwadrat równa się minus 36. Dzielimy obie strony równania przez 6. Mamy x kwadrat równa się minus 6. Czy istnieje taka liczba, która po podniesieniu do kwadratu da nam minus 6? Nie, bo nie ma liczby, której kwadrat da nam jakąkolwiek liczbę ujemną. Oznacza to, że to równanie nie ma rozwiązań. To wszystkie przykłady, które przygotowałem dla Ciebie w tej lekcji. Gratulacje! Ze względu na współczynniki i sposób rozwiązywania możemy wyróżnić trzy typy równań kwadratowych. Pierwszy to taki, w którym współczynnik B jest równy 0, drugi to taki, w którym współczynnik C jest równy 0, a trzeci to taki, gdzie wszystkie współczynniki są niezerowe. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji o równaniach kwadratowych oraz postaci iloczynowej, a także do polubienia naszej strony na Facebooku.